Orędzie 359, Dongo, Como, 13 sierpnia 1987 roku. Papież mojego światła. Najmilsi synowie, wzywam was dziś do stworzenia mocnej bariery modlitwy i obrony wokół mojego papieża. Jan Paweł II jest największym darem, jaki moje niepokalane serce otrzymało od serca Jezusa dla waszego bolesnego czasu oczyszczenia. On jest moim papieżem. Uformowałam go. W każdej chwili prowadzę go drogą jego osobistego poświęcenia się waszej niebieskiej mamie. Idzie tą drogą ulegle, z synowskim oddaniem i w wielkiej ufności. Stanowi on ważną część mojego planu. Jest papieżem mojego światła, które udało mu się w obecnych latach rozszerzyć w Kościele, we wszystkich częściach tej bardzo zagrożonej ludzkości. Sama go prowadzę po wszystkich drogach świata. Idzie za mną z uległością małego dziecka, z odwagą apostoła, z ofiarnością męczennika, z oddaniem się syna. Ten papież jest arcydziełem mojej szczególnej miłości i spoczywa na nim wielkie zadanie udzielenia wszystkim daru mojej macierzyńskiej czułości. Spoglądam na niego obecnie z pełną niepokoju troską matki, a moje niepokalane serce przepełnia głęboki lęk. Ileż niebezpieczeństw go otacza, jak silne zasadzki mój przeciwnik zastawia na jego drodze. Ci, co czyhają na jego życie, bliscy są urzeczywistnienia swego mrocznego planu. Bliska jest godzina Kalwarii i jego osobistej ofiary. Umiłowani moi i synowie poświęceni mojemu sercu, bądźcie jego koroną radości przez wasze synowskie uczucie, przez waszą nieustanną modlitwę, przez cierpienie przyjmowane i składane w ofierze, przez waszą jedność z nim, przeżywaną i świadczoną. Waszą kapłańską wiernością pomagajcie mu w dźwiganiu bardzo ciężkiego krzyża. Waszą pełną miłości obecnością podtrzymujcie go w bolesnej drodze na Kalwarię. Przez wasze synowskie uczucia stójcie wszyscy pod jego krzyżem, jak Jan i wasza niebieska mama, by przeżywać z nim godzinę jego ofiary.